Identyfikator podmiotu SCP-PL-091. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Zwierzęta są zabezpieczone na pastwisku położonym w prowizorycznej strefie biologicznej, wybudowanej w roku 1956 na terenie położonym w okolicach na Dolnym Śląsku, na którym odkryto ich anomalną strukturę. Przechowalnia to jednopiętrowy, betonowy budynek podzielony na boksy, zawierające po 5 owiec oraz jeden boks zawierający 2 osobniki. Budynek jest wyposażony w system kamer. W skład przechowalni wchodzi koryto z wodą oraz ogrodzone drewnianym płotem pole w kształcie równoległoboku o wymiarach 157 metrów na 132 metry, służące jako miejsce wypasu owiec. Pastwisko monitorują zmieniające się co 8 godzin zespoły naukowców pod kierunkiem doktora Gajdy. W skład zespołów wchodzą przeszkolone psy pasterskie, reagujące na imiona Fuchs i Rudy. Dla niepoznaki pracownicy noszą typowe dla Juchasów stroje. Ich zadaniem jest pilnowanie wypasających się osobników oraz zbieranie pozostawionych instancji SCP-PL-091-1. Całą zebraną ilość SCP-PL-091-1 należy przechowywać w szczelnych pojemnikach próżniowych, zaś nadmiar spalać. Owce po skończonym wypasie należy zapędzić do boksów i pod żadnym pozorem nie dopuszczać do ich policzenia. Zważywszy jednak na ludzką naturę, strażnicy są skłonni zliczać owce podświadomie, sprawdzając liczebność w boksach, co wywołuje efekt anormalny. W chwili wystąpienia efektu, porażony pracownik musi zostać zastąpiony. Pozwala się na liczenie owiec w celach odstresowania się pracowników fundacji. Opis. SCP-PL-091 to stado 52 owiec domowych, Ovis aries. Podmioty nie wykazują żadnych cech odchodzących od natury zwykłych przedstawicieli tego gatunku. Efekt anomalny manifestuje przy próbie policzenia bytów, a objawia się pojawieniem uliczącego silnego uczucia postępującej senności, stosunkowo do ilości zliczonych owiec. W trakcie badań wełny owiec odkryto słaby zapach. Jego analiza wykazała, iż jest on efektem estru zbliżonego składem do środka na bezsenność firmy. Intensywność zapachu nasila się wraz ze wzrostem policzonych owiec. Przypuszcza się, iż sam fakt policzenia danego osobnika powoduje u niego wydzielanie się silniejszego zapachu. SCP-PL-091-1 to substancja w postaci drobnych płatków o składzie zbliżonym do zwykłego kosmetycznego mydła sodowego pozostawione za owcami po ich przejściu przez pastwisko. Analiza wykazała ten sam skład zbieżny ze środkiem na bezsenność. Płatki odkładają się na wełnie owiec i w miarę postępującego liczenia opadają na podłoże. Same owce nie reagują na wydzielany przez siebie zapach. Spróbowano ograniczyć czynnik ludzki do minimum, jednakże monitorowanie stada z odległości także powodowało podświadome liczenie osobników, w efekcie powodując zasypianie strażników obsługujących monitoring. Jak wykazał incydent Alfa, efekt anormalny występuje także w pobliżu wytworzonych z owczej wełny elementów garderoby bez konieczności obecności żywego osobnika. Log pozyskania PL-091. SCP-PL-091 odkryto 13 marca 1956 roku po serii zaginięć w miejscowości na Dolnym Śląsku, które z powodów swojej kuriozalności uchodzą za miejscową anegdotę. Podczas poszukiwań Juchasa i jego pomocników, którzy przed swym zaginięciem poszukiwali zaginionego stada liczącego 15 sztuk owiec, natknięto się na pastwisko z dużo większą ilością zwierząt i śpiącymi pasterzami. Jak wynika z raportu policyjnego, Juchasi zastali swoje owce pasące się obok innego stada niewiadomego pochodzenia. Nie zobaczyli nigdzie ani psów, ani pasterzy. Dokonali kalkulacji liczebności nowego stada, co wywołało efekt anormalny stada. Po paru godzinach nieobecności
policjanci znaleźli i wybudzili zaginionych pasterzy. Dowiedziawszy się zaś o stadzie, jeden z policjantów, aspirant sporządził raport z zaginięcia oraz drugi o odnalezieniu stada, dla potrzeb którego policjanci musieli przeliczyć owce. Przystąpili do wykonywania czynności w asyście Juchasów. Żona aspiranta niepokojąc się przez jego przedłużającą się nieobecność w domu, udała się na posterunek policji, gdzie udzielono jej informacji o poszukiwaniach, w którym zaginiony brał udział. Kobieta zebrała sąsiadów i w asyście policji wojewódzkiej odnalazła śpiących Juchasów i zaginionego męża. Policjanci z komendy wojewódzkiej sporządzili swój raport, widząc niekompletne dane dotyczące liczebności stada. W uzupełnieniu danych pomogli im Juchasi, policjanci z miejscowego posterunku, żona aspiranta G oraz sąsiedzi, padając ofiarami efektu anormalnego. Agent P. obserwując rozwój wypadków, zidentyfikował fenomen jako anormalny, przerywając tym samym niefortunne kalkulacje. Dodatek pierwszy. Jana W. przesłuchano na okoliczność istnienia świadomości o anormalnej naturze sprzedawanych przezeń towarów. Przesłuchiwany otwarcie przyznał, iż wie o anomalii, gdyż to jego stado, które nazwał enigmatycznym określeniem liczowca. Poza tym przesłuchiwany otwarcie okazywał niechęć, gorycz i zdenerwowanie wywołane faktem, iż w dniu odnalezienia stada przez Juchasów padł ofiarą efektu anormalnego, w wyniku czego utracił stado na rzecz fundacji. W zemście postanowił więc sprzedawać wykonane z wełny elementy garderoby. Incydent SCP-PL-091-Alpha. 23 listopada 2010 roku w miejscowości znajdującej się nieopodal miejsca odnalezienia i zabezpieczenia instancji doszło do incydentu z udziałem klientów miejscowego targu odzieżowego. 23 osoby, które zakupiły wyroby wełniane od miejscowego sprzedawcy Jana W. doznało efektu anormalnego w swoich mieszkaniach lub w miejscowym supermarkecie. Jak się okazało, zbiegło się to w czasie z czynnościami wymagającymi liczenia, odczytywaniem numerów loterii, kupowaniu owoców lub warzyw, czy płaceniu za zakupy. W trakcie tychże osoby noszące wełniane części garderoby zapadały w sen. Prawdopodobnie sam fakt liczenia działa aktywizująco na anomalię. Zabezpieczono wszystkie towary Jana W. i spalono. Wymagany dostęp poziomu trzeciego. Dostęp przyznano. Eksperyment SCP-PL-091 Piaskowy Dziadek. Prowadzący dr. Tester Thai Ngoc, 67-letni Wietnamczyk, który mieszka w prowincji Quang Nam. Nie spał od ponad 30 lat. Jak twierdzi, jego problemy ze snem rozpoczęły się w 1973 roku, kiedy ciężko zachorował i leżał trawiony przez gorączkę. Opis. Eksperyment z użyciem instancji SCP-PL-091 oraz ekstraktu z estruowiec w formie kapsułki. Jak wykazały badania laboratoryjne, powstała kapsułka jest 14-krotnie silniejsza od standardowych specyfików firmy. Przebieg. Panie Thai, czy może pan nam wytłumaczyć, dlaczego nie może pan usnąć i czy ma to negatywny wpływ na pana zdrowie? Nie wiem, czy bezsenność ma wpływ na moje zdrowie, czy nie. Wciąż jednak jestem w pełni sił i mogę pracować na roli, podobnie jak moi sąsiedzi. Żona mówi, że nawet porządna gorzałka nie jest w stanie zmusić mnie do snu. Rozumiem. Proszę skupić się na stadzie przed panem i je policzyć. Tester bezproblemowo podaje liczbę 52 owiec. Myśli pan, doktorze, że liczenie owiec mnie uśpi? Sprawdzamy tylko pana koncentrację i zdolności umysłowe. Mamy dla pana nowy środek nasenny. Chcemy, by go pan wypróbował. Tester łyka jedną kapsułkę i po 2 minutach usuwa się na ziemię, zasypiając twardym snem. Notatki. Testerowi zaaplikowano środek amnezyjny klasy A i odesłano.
problem braku snu u testera nie ustąpił po eksperymencie.